Senackie komisje przyjęły poprawkę do ustawy ratyfikującej Fundusz Odbudowy. W dokumencie znajdzie się preambuła, która określi, jak będą wydawane unijne środki i kto będzie czuwał nad tym, by były dzielone sprawiedliwie. Przedstawiciele partii rządzącej zapowiadają odrzucenie poprawki w Sejmie. Senackie Komisje Budżetu i Finansów Publicznych oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej podjęły decyzję w sprawie Funduszu Odbudowy. Do ustawy ratyfikacyjnej została dopisana preambuła. Koalicja Obywatelska opowiada się po stronie pieniędzy dla Polaków, jak i po stronie tego, żeby one były wydatkowane w sposób przejrzysty. Mówił autor preambuły, senator Platformy Obywatelskiej Bogdan Klich. Dokument zobowiązuje rząd do równego podziału środków. Będą one uwzględniały potrzeby wszystkich obywatelek i obywateli Rzeczypospolitej, wszystkich wspólnot lokalnych, samorządów, przedsiębiorców i pracowników, rolników i organizacji pozarządowych. Preambuła wskazuje jednocześnie, że wydatkowanie pieniędzy będzie nadzorował komitet monitorujący, którego skład zostanie określony w odrębnej ustawie. Wszystko wskazuje na to, że z Senatu wyjdzie ratyfikacja z preambułą o charakterze merytorycznym, o charakterze normatywnym. I Sejm będzie się musiał po raz kolejny nad tym pochylić, będzie musiał konstruować większość bezwzględną do odrzucenia tej poprawki. Mówił wicemarszałek Senatu Marek Pęk. Ustawa ratyfikacyjna została przyjęta przez Sejm 4 maja. Zdaniem partii rządzącej opozycja celowo opóźnia dalsze procedowanie dokumentu. To jest szukanie wyjścia z twarzą z sytuacji, którą sami stworzyli. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki odpiera zarzuty. Zwłoki żadnej nie ma. Marszałek przekonuje, że państwa członkowskie mają czas na ratyfikację do końca czerwca. Dotychczas dokument w sprawie zwiększenia zasobów własnych Unii Europejskiej przyjęły 22 państwa członkowskie. Głosowanie Senatu nad ratyfikacją odbędzie się za tydzień, 27 maja.